Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Czysta Dziewico Maryjo, przyczyno naszej radości, módl się za nami do Boga, gdy dzień osiągnął połowę. Kiedy słoneczne promienie paliły kraj Galilei, poszłaś z pośpiechem przez wzgórza, by służyć Matce Proroka. Pomóż nam serca otworzyć na bliźnich naszych potrzeby. Uproś nam miłość uczynną, wytrwałość w pracy i pokój. Panu, któregoś zrodziła, by stał się naszym zbawieniem, chwała niech będzie na wieki, w jedności z Ojcem i Duchem. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny. Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, kierując się wielką wiernością. Gorliwość mnie pożera, bo słów Twoich zapominają moi wrogowie. Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu i sługa Twój je miłuje. Jestem mały i wzgardzony, nie zapominam o Twych postanowieniach. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, a prawo Twoje jest prawdą. Ucisk i utrapienia na mnie spadły, moją rozkoszą są Twoje przykazania. Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, daj mi je zrozumieć, a żyć będę. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie, bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną Jego fale. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy staną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd otoczyły mnie jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją mocą i pieśnią, On stał się dla mnie zbawieniem. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie, i przyjdź nam z pomocą. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością oczekujemy przyjścia Twojego Syna w ludzkim ciele. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby i daj nam osiągnąć życie wieczne, gdy nasz Zbawiciel przyjdzie w chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.